A teraz coś dla wszystkich strajkujących rolników. Wielu ludzi jest z wami, trzymajcie się. Trzeba walczyć o swoje, też tak samo to widzę. Kiedy Unia przekracza znowu cienką granicę, chcą uprzykrzać im życie, narobić wielu strat, wymyślając strategię, jakiś zielony ład. Import produktów rolnych, choć nie siedzę w klimacie. Cudze zawsze chwalicie, a swojego nie znacie. Chcąc uderzyć w zarobki, robią cholerne świństwo. Stanąć w szranki musicie, bo tak być nie powinno. Chore to, co się dzieje, w którą idzie to stronę, czego w Polsce nie można, u innych dozwolone. Jesteście dla nas ważni, a więc dla was ten tekst. Gdyby nie wy, to ludzie nie mieliby co zjeść. Absurdalne wymogi, bardzo ważna to kwestia. Te zasady po prostu są tu nie do przyjęcia. Wkładacie swoje serca w to, więc jesteśmy z wami. Dużo zdrowia życzę wam, byście z nimi wygrali. Byście z nimi wygrali. Teraz coś, ze dwa słowa z naszego ogródka. Wam stworzono Zielony Ład. Nam, ekolodzy, tworzą ustawę eko-prawo łowieckie. Mają bardzo dużo postulatów wziętych normalnie z kosmosu. Zastanawiam się, czy oni nie przylecieli właśnie z kosmosu i nie stworzyli wam Zielonego Ładu, a nam chcą teraz stworzyć prawo łowieckie. Na przykład, jestem wczoraj, może i nawet któryś z panów w zarządzie, w biurze, z Izby Rolniczej dzwoni do naszego łowczego, że tysiące gęsi siedzi koło Słowa i wypasa się oziminą. Problem ten był już dawno w Wielkopolsce na Pomorzu, a ten problem jest teraz tutaj. A ekolodzy nam mówią, żeby nie strzelać gęsi, no bo tamto, bo sianto, bo one są przelotne i tak dalej. My jako myśliwi pozyskujemy niecałe 3% gęsi, populacji gęsi. Następny przykład, jeżeli chodzi o ptaszki. Najbardziej w ich tych postulatach wybrzmiewa główienka, kaczka główienka. Sprawdziłem, bo postulaty ich przeczytałem wczoraj już dokładnie, sprawdziłem, u nas w Okręgu Zamojskim w 4 powiatach ustrzelona została 1 główienka. No chyba więcej, kochani ekolodzy, zdechło ich jedząc kukurydzę na wagonach tutaj na boczniku. Brawo! Koledzy myśliwi, nasze hasło myśliwi razem z rolnikami i będziemy z wami do końca. Dziękuję. Proszę Państwa, ja jestem rolnikiem z województwa pomorskiego. Przyjechaliśmy tu również wspólnie z kolegami, po prostu jako rolnicy pomorskie ROL. Tutaj moi przedmówcy, myślę, że wyczerpali wręcz temat naszego tutaj spotkania, powodów spotkania. Ja chciałbym tylko dopowiedzieć tyle, że my, rolnicy, jesteśmy ostatnią cząstką narodu, która jest przywiązana do ziemi, do naszej matki ziemi. I dzisiaj chcą nam to odebrać. Globaliści, którzy lobbują w Unii Europejskiej, te wszystkie bzdurne przepisy, które mają na celu po prostu wykończyć nas, zamknąć nasze europejskie rolnictwo, wyłączyć jak światło na rzecz właśnie korporacyjnego rolnictwa i chcą nas uzależnić właśnie od produkcji rolnej z zagranicy, z wielkich obszarowych gospodarstw. Ja dziękuję bardzo. Przyjechaliśmy tutaj reprezentacją z województwa śląskiego, które nie jest kojarzone z rolnictwem, które jest kojarzone z ciężkim przemysłem. Przywieźliśmy też poparcie od wszystkich naszych kolegów, którzy obok nas mieszkają, z nami razem żyją, pracują w wielkich zakładach, które jeszcze pozostały, choć też są przerzadzane to samo, co robią z nami.
nie damy się i mamy pełne wsparcie wszystkich grup społecznych, jakie są, oby to trwało tak dalej. Proszę Państwa, dlaczego protestujemy? Protestujemy dlatego, że cały czas dostajemy wyłącznie zapewnienia, że znowu zostaniemy wysłuchani, że znowu jakiś urzędnik pochyli się nad naszymi postulatami. My, proszę Państwa, nie chcemy kolejnych słów. My nie chcemy, żeby kolejny raz ktoś wysłuchiwał naszych postulatów. My chcemy kroków milowych. My chcemy, żeby nasze postulaty wreszcie zostały zrealizowane, nie tylko wysłuchane. Proszę Państwa, nie może być zgody na Zielony Ład. Zielony Ład zagraża bezpieczeństwu żywnościowemu Polski i Europy. Zielony Ład to jest pięknie zapakowany cukierek, zgnity cukierek, za którym kryje się niszczenie rolnictwa, za którym kryje się niszczenie bezpieczeństwa energetycznego. Mamy kolegów górników. Czym jest Zielony Ład? To jest niszczenie kopalń. To jest niszczenie rolnictwa, powtarzam raz jeszcze. Na to nie może być naszej zgody. Jestem dumny dzisiaj, wszyscy powinniśmy być dumni z tego, że tutaj jesteśmy razem, że się zbieramy, że stanowimy ogromną siłę, bo tylko przed silnymi rząd, czy w Polsce, czy w Brukseli się cofnie. Jeśli nie będziemy zjednoczeni, jeśli będziemy się rozbijali, jeśli będziemy walczyli pomiędzy sobą, a niestety czasami do tego dochodzi, przegramy. Proszę Państwa, bądźmy zjednoczeni, bo tylko przed nami zjednoczonymi, tylko przed taką grupą, jaką mamy dzisiaj, cofną się ci, którzy nas dzisiaj atakują. Cofną się przed siłą, a dzisiaj to my jesteśmy siłą. Nie ma zgody na Zielony Ład, nie ma zgody na niszczenie bezpieczeństwa żywnościowego oraz bezpieczeństwa energetycznego. Wszyscy razem musimy powiedzieć stop i wszyscy razem walczmy o nasze jutro. Dziękuję. Szczepan, wiele miałem pytań, jak tu przyjechałem i wiele mam telefonów. Ty masz kontakt z rolnikami międzynarodowymi. Czy nam coś możesz powiedzieć o tej dacie w końcu? Bo za każdym razem, jak mam możliwość z tobą rozmawiania, o to cię pytam, bo mnie pytają. Jak jest daleko posunięta umówienie rolników w całej Europie? Coś może powiesz więcej jeszcze o tym 4 czerwca, który jest planowany protest? Proszę Państwa, tak jak powiedział Staszek, bardzo dziękuję za przypomnienie, to jest bardzo istotna rzecz. Udało nam się jako organizacjom rolnym tutaj w Polsce przy współpracy i wsparciu właśnie tych ludzi tutaj, którzy są na scenie między innymi, nawiązać relacje i współpracę z rolnikami z całej Europy Zachodniej. Na naszej platformie United Agri, którą tutaj współtworzymy i tworzymy z rolnikami z takich krajów jak Niemcy, Holandia, Francja, Dania, łącznie 14 krajów, razem wspólnie walczymy o to, żeby te złe zapisy Zielonego Ładu wyrzucić. Współpracujemy ze sobą, bo tylko zjednoczeni, dokładnie to jest to, co powiedziałem wcześniej, możemy wygrać z tym dyktatem Unii Europejskiej, tą chorą, zieloną ideologią. I teraz na czym ta współpraca polega? Polega na tym, że koordynujemy praktycznie większość tych protestów i wiemy większość o tych protestach we Francji, w Niemczech, w Holandii. Delegacje z tych krajów zapowiedziały, że już niedługo, za kilka dni, przyjadą do nas tutaj, do Polski, żeby nas wesprzeć. Chcemy pokazać, proszę Państwa, że problem, który mamy dzisiaj w Polsce, nie jest problemem regionalnym, bo niestety z punktu widzenia Unii Europejskiej, z punktu widzenia Brukseli, polski problem jest tylko problemem regionalnym. Ale to nie jest problem regionalny, to jest problem ogólnoeuropejski. Dostaniemy wsparcie, bo działamy razem. Następnie, na 4 czerwca zapowiedziane jest coś, czego chyba jeszcze Europa nie widziała. Mianowicie większość z tych krajów, które mamy zjednoczone na tej naszej platformie United Agri, razem z nami, tutaj polskimi rolnikami, przy współpracy z organizacjami, to jeszcze dogadamy jak i gdzie to będzie wyglądało, będzie zablokowana cała Europa. Cała Europa stanie. Wszystkie najważniejsze drogi, najważniejsze przejścia, wszystko stanie. W jednym czasie, o jednej godzinie, Polska, Niemcy, Holandia, Francja, Dania i inne kraje. Oczywiście to jeszcze współpracujemy, na ten temat rozmawiamy, ale to jest wydarzenie bez precedensu, ponad podziałami narodowymi,
ponad podziałami biznesowymi. Mamy coś ważniejszego do zakomunikowania Europie, że nie będzie zgody europejskich rolników na niszczenie rolnictwa w Europie. Oczywiście dla nas Polska jest najważniejsza i o Polskę dbać będziemy i o Polskę walczyć będziemy, ale nie wygramy tej walki sami, nie wygramy niezjednoczeni. Dlatego jednoczymy europejskich rolników, jednoczymy tutaj się tak jak jesteśmy. To jest bardzo ważne. Niestety, albo stety, tylko i wyłącznie może zadziałać argument siły, który polega na tym, że jesteśmy zjednoczeni. To jest bardzo istotne, proszę Państwa. A więc udaje nam się zrobić coś, czego do tej pory nie było. Powinniśmy być z siebie dumni, bo to z Polski wychodzi impuls, to z Polski wychodzi iskra, żeby rolnictwo europejskie na czas walki z tym Zielonym Ładem, który musimy pokonać, jest zjednoczone. Brawo! Dziękuję. Chcę zabrać głos tutaj. Witam Państwa i dziękuję za zabranie, za pozwolenie mi tutaj przebywać i zabrać głos. Dziękując za to, chciałem się przedstawić, że jestem rolnikiem również z Lubelszczyzny i wielu na pewno mnie poznaje z tych leperowskich. Dlaczego mówię o leperze? Bo tu był przywoływany. Przecież byłem w strukturach samoobrony i wiem, jak tą samoobronę załatwiono. Prowadziłem, kolega tu może potwierdzić, najpotężniejsze strajki, protesty w kraju samoobrony z kolegą leperem, który nie wytrzymał ducha czasu, no i mu się przymusowo zmarło. Teraz moje zdanie odnośnie obecnych strajków i tego strajku, który obecnie pod takim ciężarem dźwigacie w całym kraju. No i który popieram szczególnie. Jest taka prawda, jak ktoś w wojsku był, no to wie, że na froncie to się przyjmuje plan A i plan B. Planem A jest strajk, protest, którym celem jest, jak tutaj przedstawiamy wszystkim, celem jest wyrzucenie do kosza tego Zielonego Ładu, który jest samobójstwem do ludzi, do społeczeństwa, nie do ziemi, nie do czego, bo ziemia była, jest i będzie. Tylko tych, którym poronione pomysły do zniewolenia narodów Europy, a może i świata, przyszło do głowy, bo już reformują nas od 89 roku, nam polskie rolnictwo do tego stopnia, że jakiemuś, przepraszam za obskurne powiedzenie, baranowi w Unii Europejskiej przyszło do tego, żeby jaskółki wybić w tego. Był taki czas w oborach. On przychodzi do mnie, do obory na ten, którą pobudowałem po tego. On rządzi się jak u siebie w domu. A gdzie jest prawo własności? Prawo własności. Na co powstały te tak zwane dopłaty? Po co dawać i zabierać? Jak wiemy, że ktoś tak mądrze to wymyślił, że dając zabiera. No, to jest nie do pomyślenia. To dlaczego po 89 roku były wioski, gdzie spędy, świnie, krowy, bydło nie mieściły się na skupach gesowskich. A dziś są wioski, że jednej krówki, jednej finki nie ma. Jakby śmieją się, propagują, że były kartki za PRL-u. Jakie kartki? Nie miał w sklepie, pojechał na wieś, do chłopa kupił. Do nas przyjechał. Kupił, bo miał. Niech sobie jedzie teraz, jak zamknął sklepy i kupił. A oto tym, przepraszam za obskurne powiedzenie po raz drugi, a oto tym złodziejom unijnym chodzi. Bo ja tu nie widzę, żeby coś nam ta Unia dała.
Mało tego, jeszcze propagandę sieją, że wieś najbardziej skorzystała. Ale z której strony, pytam się, jak skorzystała? Bo pięknymi ciągnikami jeżdżą. No to zamiast samochodu kup se traktor i będziesz jeździł w Unii. No tak czy nie? No, po co ci tego? I nie zazdrość chłopu, który jest zmuszony do tego sprzętu zachodniego kupiwać. Czy my, Polacy, nie wyprodukowalibyśmy lepszego ciągnika, jakby nam Ursusa nie rozwalili? Ja mam 3 ciągniki, tak samo wszystkie polskie. No bo mnie nie stać, mam już 80 lat, bez 2 lat. Jeszcze sytuacja mnie zmusiła, że muszę pracować, bo chcę doczekać niepodległej Polski. No. Ale zmierzając do tego drugiego planu, to i wiedząc, tutaj znajomi wiedzą, że tyle tych protestów, strajków, na których się zawiozłem, bo zawsze rząd jest silniejszy od społeczeństwa niezjednoczonego, no to w jaki sposób dotrzeć teraz, dojść do niepodległości. Taka jest wersja, że z tym planem A nie wiadomo jest, bo ten Szwab trzyma pięść zaciśnięto na nas. I tam jakieś już wymyślił sobie, żeby to rozmydlić, te strajki, protesty. Jak tu przedmówca, któryś powiedział, że droga będzie długa i ciężka. Zgadzam się, bo z Niemcami nie ma lekko. Żeby tajemnicę odkryć tej Unii, to musiałby ktoś cofnąć się do końca II wojny światowej. Jeżeli Niemcy przegrali wojnę militarną, to jest taki tak zwany plan Marszala. Niemiecki plan Marszala, który ekonomicznie wykończy społeczeństwa Europy i wraz będą Niemcy rządzić. Tu o to chodzi, a nie o co inne. Mówię jako doświadczony i polityk, i związkowiec, i doświadczony człowiek, który polne gruszki jadł i razowy chleb jadł po wojnie. I widział, jak po Hitlerze wojna wyglądała. A dziś ci wariaci, że ich tak nazwę, rządzący, niech nie dążą do wojny z Ukrainą, z Rosją, bo wiadomo... Dobrze, już. Niech nie dążą, bo zakończę tym testem. Nie dążą do wojny z Rosją, bo tym rządzącym o to chodzi, żeby zrobić z Polską to, co zrobili z Ukrainą. Ukraińcy wypierniczyli za granicę, żyją, jeżdżą, proszę, źle im się nie powodzi. Bida jak cholera, te samochody są coraz droższe. No i tego, no bo co tu chodzi, panie? Ja sam Ukraińców przyjmałem, a dziś Zeleński rządzi Polską. Jeżeli Zeleński telefon i dzwoni po premiera, premier sobie naciąga, a rolnicy proszą go, żeby przyjechał, nie, ale na polecenie Zeleńskiego przylatuje. To o co tym chodzi? Teraz, no spotkanie, ja tak odebrałem, odpowiadam za te słowa, co z tego, ale sprowokowany, ale do spotkania musi dojść, bo Zeleński tak chce. Ja takiego zdania jestem i tak, bo to z tego wygląda, tych repetycji takich. Teraz ten drugi plan, zakończę drugi plan tego. Zadzwonię. Drugi plan, kochani rolnicy, jest taki. Jak rozwijają, idą wybory samorządowe. Obok wyborów samorządowych tworzyć sztaby pokojowego powstania narodowego. Obok, bo za pół roku, jak się zjednoczymy, ogłosimy niepodległą Polskę. Dziękuję. Brawo!
Dziękujemy panu. Agnieszka Curyl. Mili państwo, drodzy rolnicy. Panie premierze, jesteśmy Polakami, więc mamy obowiązki polskie. Jesteśmy częścią Unii Europejskiej. My tutaj bronimy wspólnej polityki rolnej. Panie premierze, Ukraina potrzebuje broni, by skończyć tą beznadziejną wojnę z Rosją. My nie chcemy za tą wojnę płacić. Przyjechaliśmy tu z hasłem chleba naszego polskiego. Panie premierze, skończ pan tą nierówną walkę z rolnikami. Pozdrawiam serdecznie Koszalin i Dorohusk. Słuchajcie, proszę państwa, my jesteśmy tutaj, ale jak wiemy, w wielu miejscach jeszcze dzisiaj w kraju trwają blokady. Dlatego proszę was, z tego miejsca pozdrówmy wszystkich tych, którzy strajkują dzisiaj jeszcze, którzy utrzymują blokady. W moim województwie są to dwie blokady, na A4 i na drodze S5. Ale pozdrawiamy wszystkich tych, którzy blokują i wszystkie granice, które z nami blokują. Zróbmy hałas i krzyknijmy razem. Jesteśmy z wami! 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 Proszę państwa, myślę, że wszyscy się wypowiedzieli i musimy powiedzieć jedno, że jeśli byście stanęli, zamienilibyśmy się miejscami, powiedzielibyście to samo, bo tu innych słów nie da się użyć. Proszę państwa, rolnictwo to jest również tożsamość narodowa. Jeśli nie będzie rolnictwa, nie będzie tego przysłowiowej zagrody, nie będzie nas na wsiach, to i grobów nie będzie komu oprawić. Nie, tak nie może być. My nie możemy do tego dopuścić. Proszę państwa, jesteście, popatrzcie na mapę, w najgłębszym zakątku Europy. Tutaj na tej naczepie zaczęliśmy protesty. Proszę państwa, rozlało to się, wiecie, ja wam tutaj mówię rzeczy, których doskonale wiecie. No ale trzeba jeszcze raz powtórzyć. Rozpoczęliśmy ten chłopski bunt, bo to jest chłopski bunt nad bezprawem. Myśmy zostali po prostu zgwałceni. To tak trzeba to nazwać, bo jeśli się coś robi bez czyjejś zgody, to innych słów nie ma. To nie może być tak, że jakaś panienka, która się nazwie ekologiem, bo to jest żadna ekologia, wie lepiej niż ja, który 40 parę lat na ziemi pracuje. To tak nie może być. Gdzie my jesteśmy? Ja zapraszam każdego ekologa do gospodarstwa. Niech zobaczy, niech dotknie ziemi, ale ona przyjedzie, ona będzie się brzydzić tego robaka, ale ona jest ekologiczna. Tak wygląda dzisiaj ekologia. Do mnie, któryś raz powtarzam, przyjeżdża ekolog z samochodem w skórze, buty skórzane, dżinsy. Proszę państwa, 4 krowy leżą na tych fotelach, ale on jest ekolog. No to do cholery jasnej, rzuć to wszystko, ja ci wtedy uwierzę. Zrzuć dżinsy, bo tam genetycznie modyfikowana bawełna była. Ja to rozumiem. Nie jedz dzisiaj jajka, bo w każdym jajku siedzi 3 miliony ton soi genetycznie modyfikowanej sprowadzamy, bo się inaczej cholera nie da. Ja to rozumiem, ale są, gdzieś jest zdrowy rozsądek, nie dajmy się ogłupić, nie dajmy się doprowadzić do tego, że ktoś ma rację. Skończyło się, panie premierze. Zawsze tak było, kto by nie był, że władza ma rację. To się już skończyło, to się nam już odbiło. Naród ma odruch wymiotny, panie premierze. To już dłużej tak nie może trwać. Brawo! Czy przyszedł czas na opamiętanie? Nasi dziadowie, pradziadowie, ojcowie nie znali słowa ekologia.
ziemia przetrwała, była zielona. Nie my niszczymy, nie rolnictwo niszczy, niszczy przyrodę. Do takiego idiotyzmu doszło, że nam się wylicza, ile myśmy wody zużyli w rolnictwie. No ludzie, no już większego idiotyzmu nie ma. To weźcie, wytnijcie lasy Amazonii, bo one wodę piją, te drzewa. Każdy nieużytek pije wodę, każde to drzewo, wytnijmy wszystko w cholerę. To będzie wtedy ekologicznie, bo woda nie będzie zużywana, tylko ta woda jest w obiegu. To jest normalne zjawisko. Gdzie my jesteśmy? Proszę Państwa, wmawia nam się idiotyzmy, jaki ślad węglowy rolnictwo tworzy. Jaki? Już tu parę razy mówiłem, ale jeszcze raz powtórzę, żeby wszyscy widzieli, nie dali się ugłupiać. 4,3% ogólnego paliw płynnych kopalnych zużywa rolnictwo. Tylko całej gospodarki. Wszystkiego to, co jest sprzedawane w kraju. 4,3%. Dolewka dzisiaj do benzyny 10%, do diesla 7%. Średnio 8% powiedzmy. Proszę Państwa, my jeśli jakbyśmy to wszystko odciągnęli, bo to są paliwa rolnicze, te dolewki, to my jeździmy całkowicie na paliwach odnawialnych. Niech nam jeden idiota z drugim nie opowiada, że mamy ślad węglowy. Proszę Państwa, ta druga... Przepraszam, a gdzie rolniczy ślad tlenowy? Dlaczego rolnikowi nie rozlicza się tlenu, który rolnik produkuje w kukurydzy i w lesie chłopskim? Dlaczego to jest? To powinno być na zero. Dlaczego rolnik za to ponosi koszty i Polacy ponoszą za to koszty? Mamy tylko 10% w Polsce, a to co pan powiedział, kukurydza i buraki praktycznie wychodzi na zero. Bo to połyka to. A gdzie jest 90% w Polsce? Gdzie jest ślad węglowy 90% w Polsce? Czemu innych branż się nie rozlicza? Tylko rolnik ma ponieść największe koszty. Tak nie może być. Ale włożyłem kij w mrowisko. Proszę Państwa, nie dajmy się ogłupić. Niech nas nie wbijają w poczucie winy, bo my nie jesteśmy winni niczemu. My, popatrzcie jedną rzecz. Przed wybuchem wojny ukraińskiej karmiliśmy społeczeństwo, nie było, znowu się powtarzam, nie było jakichkolwiek epidemii. Co roku mieszkaniec miasta, zwykły konsument miał coraz tańszą żywność, coraz więcej mógł skonsumować i bardzo dobrze, o to chodzi, rozwijamy się. Każdy by chciał jeść lepiej, więcej, normalna rzecz. Chciałbym mieć lepszy samochód, lepsze meble, lepszy dom. To jest normalna rzecz, że się bogacimy. Dlaczego my mamy to marnować? Dzisiaj, co stało się? Cały ten ład, jaki był zrobiony, jakieś były już, można powiedzieć, porozumienie. To wszystko zostało zniszczone. Nie możemy się dać ogłupić. Opowiada nam się idiotyzmy, że pomagamy Ukrainie, że musimy to zboże przyjmować. A pytam się, z jakiej cholery mamy przyjmować dalej? Nie ma embarga na zboże z Rosji. Nie ma. Dzisiaj w Małeszewiczach może wjeżdżać rosyjska pszenica i każdy powie, że zgodnie z prawem, zgodnie z przepisami prawa. No może nieetyczne, ale może to robić. Pytam, gdzie my jesteśmy? Jakie zakłamanie unijne? Proszę Państwa, my musimy to zmienić. Nie możemy sobie pozwolić na to. Gdzie my jesteśmy? Za ile nas dzisiaj... Ja chciałbym dopowiedzieć, że właśnie kolega do mnie dzisiaj dzwonił, że giełda Bronisze zasypana jest rosyjską cebulą i rosyjskimi ogórkami. To takie embargo? To tak wygląda unijne... Po co myśmy wchodzili do Unii? Ano po to, żebyśmy mieli wspólny rynek chroniony. A dzisiaj co mamy? A dzisiaj mamy na odwrót. Proszę Państwa, następna rzecz. Zobaczcie, oni mówią, że mają rację, ale zobaczcie, na całym świecie w żadnym kraju rolnictwo nie protestuje. Tylko w Europie, tylko w całej. To nie jest tak, że to my, wstydź mi się, bo my jesteśmy nieudacznikami. My nie umiemy chronić przyrody, my nie umiemy gospodarować, za drogo robimy. Pytam, cała Europa płonie.
Tu się to zaczęło, na samym wschodzie, na samym języku, najdalej w Europie poczuliśmy to najbardziej. No bo niestety tutaj mamy najniższe ceny, tu najszybciej nas utopiono. Dzisiaj to się rozlało na całą Europę, cała Europa, wykorzystajmy to. Wykorzystajmy to, że możemy nie tylko te od strony ekonomicznej, ale od ekologicznej. Bo to my jesteśmy ekologiczni, a nie ci, którzy im się wydaje. I myślę, że ta tożsamość dzisiaj narodowa, europejska, rolnictwa, bo rolnicy co zaczynają się łączyć. Proszę Państwa, dzisiaj tak tutaj z kolegą staliśmy z tyłu, jak wszyscy przedstawiciele rozmawiali, wszystkie gwary Polski tu przemówiły. Proszę Państwa, to aż się serce raduje. Cała Polska przyjechali po 800 kilometrów. Całej Polski jesteśmy razem. Panie premierze, trochę szacunku i miło by mieć było ojca narodu, żeby pan premier nie był politykiem od wyborów do wyborów, tylko politykiem dużego formatu, politykiem na przyszłość. Rolnictwo nie jest też, tu się ileś razy już ileś razy było mówione. Powiem jeszcze raz, to nie jest zawód na godziny, na miesiące, to jest lata, na pokolenia. I my nie chcemy ustaw, rozporządzeń o rok przesunięcie, o dwa. My chcemy pewników na długi okres. Nie da się tak gospodarować, nie da się rolnicom, nawet jeśli płodozmian układamy to na 4-5 lat. A wy chcecie nam na rok, na miesiąc, na dekady, nie słyszałem. Co daje nam dzisiaj, że cofnięto nam ugorowanie, gdzie dano jeszcze gorszy możliwość. To tak nie może być. Proszę Państwa, Panie Premierze, Pańscy PR-owcy oglądają każdą barykadę. Każdy protest oglądają. Widzą, ile to jest młodych rolników. Sama ziemia nic nie da. Jeszcze musi być ktoś, kto na niej pracuje, o nią dba. Bo nie da się z pozycji korporacji, z satelity zadbać o wszystko. To musi być ktoś jeszcze, kto czuje. I jak patrzę na tych młodych ludzi dookoła, ile ich jest, jesteśmy w Europie jednym z najmłodszych społeczeństw rolniczych. Człowieku, zadbaj o to. O to prosimy. A jak nie, to będziemy się jeszcze bardziej ubiegali. Doroty. Graniczne w Zosinie ma taką specyfikę, że jak odbywało się protest w 1998 roku, był bardzo konkretny efekt. Przez 3 dni z kolegami tutaj staliśmy i swój cel osiągnęliśmy. Myślę, że to dzisiejsze zgromadzenie też pokaże jakiś cel i nasi rządzący to zrozumią i po dzisiejszym spotkaniu zaczną normalnie z nami rozmawiać. Drodzy Państwo, nie byłoby nas tutaj, gdybyście nas nie wspierali, nie pomagali. Nas tutaj mówią, że my tu na granicy stoją Rosjanie. Nie, tu stoją rolnicy Polacy z dziada, pradziada. I nikt nam tego nie zabierze.
Dziękuję. Podziękujmy wszystkim. Dziękujemy! 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 Jesteśmy tutaj, jest nas tyle i pomożemy i tu będziemy. Póki nasz problem nie zostanie rozwiązany, nie zejdziemy stąd i wielka pomoc tu będzie całej Polski. Dlatego dzisiaj tu jesteśmy i tu będziemy. Dziękujemy wam wszystkim, wszystkich kolegów pozdrawiamy, a my każde ogniwo w Polsce, są tu różne ogniwa, złapmy się w formie jedności, w formie łańcucha, który nas łączy, nie dzieli. Wszystkie kraje, we wszystkie województwa, wszystkie powiaty. Złapmy się wszyscy za ręce i pokażmy, że jesteśmy jednością. Wy też się złapcie za ręce! Wy też, rolnicy! Wygramy! Zwyciężymy! 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 Jestem po drugiej, czy jesteśmy raczej, po drugiej rozmowie z panem Kołodziejczakiem. Akurat dzwoni, ale niech trochę poczeka. Proszę państwa, chcemy tutaj dzisiaj wieczór, myślę, że w 3 godziny, 4 dojadą, sprowadzić pana ministra i pana ministra Siekierskiego, żeby porozmawiać o tym, co, no, o tym, o czym tutaj rozmawialiśmy i chcemy doprowadzić do tego, żeby przyjechali chociaż z dwoma konkretami, a nie żebyśmy tutaj darmo czekali. No i no dzieje się, no historia się dzieje i tyle mogę powiedzieć, zaraz oddzwonię i będziemy wiedzieli, o której przyjadą i musimy poczekać, żeby nas było więcej, żeby zobaczyli, że jesteśmy nawet w nocy i ten dzisiaj trud może nie pójdzie na marne. Nie wiem, czy tutaj coś dużo wskuramy, ale jakiś może będzie przynajmniej zaczątek. Przepraszam, bo drugi raz dobija, czy jest niecierpliwy. Cicho. Tak, tam pan jest. Może mikrofon wystawić. Wie pan, jest taka decyzja, jeszcze raz, że jakbyście mogli dzisiaj, bo powiem o co chodzi. Ludzie zmęczeni rano będą staniem tutaj na deszczu, na tym jeszcze bardziej. I czy dzisiaj, czy jutro to odpoczniecie najwyżej rano? Nagłosi! Pan minister jeszcze nie wie, czy go tutaj jeszcze jest, czy go nie ma. Ale żeby zrobić to jutro, może to być od rana. No ci, którzy będą rozmawiali, no to no niech też odpoczną, żeby to miało ręce i nogi. Weźcie do pracy! Po wielkich negocjacjach ustalili, że o 9:00 przyjeżdża tutaj pan minister Siekierski z panem ministrem Kołodziejczakiem. Liczymy na to. No się śmiejcie, no ale... Brawo! Tak się tańczy, jak orkiestra gra. No i nie wymagajmy więcej, jak więcej nie mamy. I musimy rozmawiać, bo samo stanie to też nic nie daje. Tylko w którymś momencie musi dojść do rozmów, bo samym staniem to my nic nie zrobimy i musimy mu dać, no znaczy, oni mówią, że jakieś tam kompetencje będą mieli, a my musimy też progowe, wiemy ile się możemy cofnąć, a cofnąć się nie mamy już gdzie i będziemy rozmawiali, bo jeszcze raz podkreślam, że samym staniem my tu nic nie wystoimy. To szkoda nas, zdrowia i kiedyś trzeba rozmawiać. Myślę, że tu jeszcze się do końca nie dogadamy, ale musi być gdzieś ten początek. I tego się trzymamy. O 9:00 przyjeżdżają tutaj do świetlicy w Zosinie i rozmawiamy. Proszę państwa, jeszcze jedna rzecz. Warszawa, jeszcze raz podkreślamy i ogłaszamy, że 27 jedziemy na Warszawę, kto tylko może. Tutaj zostanie tylko mała obstawa, żeby ta granica stała, bo granice wszystkie muszą stać póki co, póki się nie dogadamy do końca.
i reszta jedzie na Warszawę. I jeśli to jeszcze nie pomoże, na 6 marca jest następny protest w Warszawie, już taki generalny, powtórka. No i cóż, no obyśmy tych protestów nie musieli dotrwać, obyśmy się dogadali, ale los pokaże. Także spokojnie czekamy na godzinę 9, na przyjazd ministrów, no i będziemy rozmawiać. My chcemy rolnictwo, nie ministra! Ale to rolnictwo! Będziemy grać o rolnictwo. Aby konkretnie. Ile? Miesiąc? Dwa? Pół roku? Mamy ministra rolnictwa tutaj u nas w Zeszynie, można powiedzieć historyczna cywila. Proszę Państwa, jesteśmy po długiej, bardzo długiej rozmowie. Myślę, że pierwszy raz bardzo merytorycznej i tylko na argumenty. Uszanujmy to, że idzie wszystko w dobrą stronę. Pierwszy raz widzę światełko w tunelu, chociaż wiecie, że ja optymistą wielkim nie jestem. Dajmy panu ministrowi głos, niech wleje trochę otuchy w nas i uszanujmy tutaj, zachowajmy porządek. Pokazaliśmy na sali, z całej Polski byli rolnicy, od Kotliny Kłodzkiej po Szczecin, po Mazury. Pokazaliśmy, że możemy spokojnie, merytorycznie rozmawiać i zachowajmy się tutaj dzisiaj i teraz. Panie ministrze, ma pan głos, proszę bardzo. Bardzo dziękuję. Witam państwa. Tak, po pierwsze chcę podziękować za spotkanie to, które odbyliśmy w gronie, chyba było tam 50 osób, bardzo merytoryczne, konkretne. Były zgłaszane wszystkie problemy, postulaty z różnych obszarów, pewnie jeszcze do nich nawiążemy. Ja się do nich odnosiłem. Ja przyjechałem między innymi też po to, bo ja w poniedziałek, a dokładnie jutro jadę do Brukseli na rozmowy związane na szczeblu Rady Ministrów Rolnictwa krajów Unii Europejskiej. I chcę powiedzieć o tych problemach, które usłyszałem tam, a tam byli wszyscy, którzy reprezentują różne środowiska, reprezentują was. I chcę, bo rolnictwo przeżywa trudne chwile. Przede wszystkim problem opłacalności. Problem opłacalności. Wiemy, jakie są ceny na zboże, jakie są ceny były w zeszłym roku na nawozy. Wiemy, jak jest trudna sytuacja, żeby móc utrzymać ciągłość produkcji. To, a więc pierwsze, opłacalność produkcji. Czy na to ma duży wpływ sytuacja na granicy? Ja wiem, że dzisiaj jest dzień szczególny, bo jest 2 lata od napaści Rosji, Putina na Ukrainę i Polacy udzielali pomocy, udzielają, będą udzielać, ale chcemy rozdzielić sprawę pomocy od spraw gospodarczych, bo to nadmierne otwarcie, które zostało zaproponowane i wprowadzone przez Unię Europejską, no, doprowadziło do trudnej sytuacji w krajach, które graniczą z Ukrainą, szczególnie rolników, bo no, rolnictwo nasze nie wytrzyma konkurencji z rolnictwem ukraińskim, gdzie wiemy, jakie są ziemie, wiemy, jaka jest skala produkcji, jakie są wielkie agroholdingi i wiemy także, że tam nie ma tych wszystkich standardów, które są tutaj u nas, w postaci wymogów tutaj u nas. W związku z tym chcemy, rozmawiamy i na szczeblu politycznym, i na szczeblu takim technicznym, roboczym, żeby ustalić warunki wymiany handlowej. Czy to będzie pełne zamknięcie granicy, czy zwiększenie kontroli, bo to musi nastąpić, bo oczywiście najprościej byłoby zamknąć granicę. Tylko jak popatrzymy całościowo, to my w zeszłym roku mieliśmy w bilansie handlowym, kiedy się liczy cały handel, 6 miliardów euro nadwyżki. Kiedy się patrzy tylko na rolnictwo, bo ten zeszły rok był rokiem szczególnym, trudnym dla rolnictwa, to mieliśmy import był w granicach 1,7 miliarda euro z Ukrainy, a ponad 1 miliard był nasz eksport. A więc mamy saldo minusowe w artykułach rolnych na poziomie 656 milionów euro. A więc to nie wygląda tak źle, tylko problem jest w tym, że
nie mamy pełnej kontroli, co jest naszym błędem całego systemu kontroli, jeśli chodzi o tranzyt, że to zboże, które wjeżdża tranzytem, ono nie wszystko, nie w pełnym zakresie wyjeżdża z Polski. To jest problem. Drugi problem, to jest oczywiście problem nadmiernego importu w tej chwili. Panie ministrze, gdzie są kaucje, o których tak głośno mówiliście? Tak, kaucje, była mowa o kaucjach, ale wprowadzenie systemu nadzoru nad tranzytem doprowadzi do tego, że właściwie już teraz mamy ten tranzyt bardziej uszczelniony. Także tutaj ten problem poruszony kaucji jest problem nierozwiązanym, bo on nie jest przewidywany w systemie handlowym Unii, bo to Unia odpowiada za sprawy handlowe. Ale mówiliście inaczej, że to nie Unia, tylko rząd odpowiada za to. Ostatnie 5 lat, jak byliście w opozycji, tak, cały czas była poruszana sprawa właśnie kaucji. I nic nie robicie. Wiecie co, zróbcie, zamknijcie granice i załatwicie kaucję. A celnicy mówią, że nie wolno im kontrolować. Zamknięcie granicy też jest rozpatrywane. Nie chcieliśmy tego robić teraz właśnie, kiedy jest ten okres rocznicowy, jeśli chodzi o napaść na... Pomysł jest, niech pan zabierze komisję 3 rolników ze sobą do Brukseli. Nie, bo to są rozmowy o nas, bez nas, cały czas. Dokładnie. O nas, bez nas. 3 rolników, niech jedzie z panem do Brukseli, niech patrzą, jak pan o nas walczy. Już panu odpowiadam. Będą także... Poniedziałek, co zapowiedziane jest protest 1500 traktorów, które przyjeżdża do Brukseli z terenu Belgii i będzie protest tam też rolników. To wszystko doprowadza do tego, że będzie to nagrane i będzie to dostępne, moje wystąpienie, i powołam się na moją obecność tutaj dzisiaj. I o tym będę mówił w Brukseli. Daję wam słowo. Panie ministrze, ja panu dam taki przykład. Mamy 100 lata, ja pamiętam, jak prowadzono stan wojenny, jak przyjechał poseł i nam opowiada o odwadze cywilnej, tak? Za to, że powiedziałem, nie, to gdzie pańska odwaga cywilna, zostałem wylany ze szkoły, z liceum, tak? Potem robiłem maturę eksternistycznie. Wyjechałem stąd, wróciłem. I co mamy? Mamy to samo, co było za komuny. Gdzie wasza odwaga cywilna, żeby bronić nas, bronić? Już do tego się odniosę. Proszę państwa, tak się składa, że za 2 miesiące będzie 20 lat naszej obecności w Unii. Tam sam raz widzę przy tym dużym ciągniku młodą panią. Patrzę pani kierunku, jest tu dużo młodzieży, dużo młodych rolników protestuje, bo mają trudną sytuację, ale jednocześnie też popatrzmy obiektywnie, że w ciągu tych 20 lat istotne zmiany w Polsce nastąpiły. Oczywiście, także tu bądźmy też szczerzy, jeśli chodzi o ocenę. A jest prawda, że teraz jesteśmy na dużym zakręcie, jeśli chodzi o rolnictwo, i mówiliśmy na spotkaniu, i tu były jasne stawiane argumenty i oczekiwania, jeśli chodzi o zamknięcie granicy. Ale to są oczekiwania. Jakie są konkrety, panie prezydencie? Nie, ja mówię o zamknięcie granicy. Ja mówiłem o zwiększeniu kontroli, ja mówiłem o tym, co im podjęli, bo są już pierwsze efekty. Mówiliśmy o Zielonym Ładzie, bo jestem za tym, że jestem i będę wnioskował o wycofanie ugorowania innych, już zostały prowadzone, wyłączone zostały ten narzut, żeby ograniczyć o 50% pestycydy. Także ile rzeczy zostało zrobione? Mówiłem o tym, że będziemy wnioskować o zwiększenie, o zasilenie pewne rolnictwa środkami z Unii Europejskiej, bo to za sprawą Unii Europejskiej i otwarcia granicy rolnicy ponoszą określone koszty. Ponieśli rolnicy te koszty, które są związane właśnie z tym i z otwarciem granicy, i z Zielonym Ładem. I także będziemy wnioskować o to, żeby było pewne wsparcie, i o tym rozmawiałem z premierem, ministrem finansów, z budżetu krajowego dla rolników. Już kończę.
bo także mówiliśmy o tym, żeby utrzymać produkcję zwierzęcą, żeby nie było żadnych zakazów z produkcją zwierzęcą. Także padały tam głosy odnośnie małej produkcji w gospodarstwach mniejszych, jeśli chodzi o to, żeby móc tam trzymać parę warchlaków na własne potrzeby. To oczywiście jest problem ASF-u, ale do tego wrócimy. I mówiliśmy także o sprawach jakości. Jakość, już kończę, mówimy o sprawach jakości żywności, bo rolnicy polscy produkują żywność dobrej jakości i też zapewniają ten dostęp żywności dla wszystkich. Co wiemy, że w czas, że Polska się stosuje do nałożonych nam restrykcji. Stosujemy się, a Ukraina nie. Okej, okej, dlatego ja ten argument, co pan mówi, podnoszę. Ja ten argument podnoszę, ma pan rację i rzeczywiście, bo jestem za tym, żeby nastąpiło jak najszybciej, nastąpiły negocjacje, bo Ukraina, jeśli wejdzie do Unii, to nie może być pełnego wolnego rynku, bo po prostu rolnicy europejscy by nie wytrzymali konkurencji tej, która jest związana czy narzucona przez rolnictwo o takie potencjalne dobra gleba, duża skala produkcji, nie stosują tych wymogów jakościowych, to by rolnictwo europejskie nie wytrzymało konkurencji. A więc o tych sprawach chcę mówić i mówię, będę mówił w poniedziałek w Unii, we wtorek rolnicy są na proteście w Warszawie, będą przyjęci i w Sejmie przez marszałka Hołownię, będą przyjęci także w szczeblu rządowym. Wojenne dokłady do ziemia polska dla Polaków, a nie dla hasydów. To zostało postulowane. Tak. To zostało, proszę państwa, podniesione. Tak. Złożyliśmy taki wniosek o 1500 zł do hektara. Oprócz buraków, no ta uprawa akurat była opłacalna. I to pan minister to wiezie do... To jedyna, która jest opłacalna. Była. No ale w tym roku. I proszę państwa, to wiezie pan minister do pana premiera. I myślę, że cała ta rozmowa... A pan minister jeszcze sam poszedł dyskutować. Cała ta rozmowa, naprawdę uwierzcie mi, że dzisiaj pierwszy raz doszliśmy do, przynajmniej do ustalenia stanowisk. I to już jest dużo. Z panem ministrem we trójkę do Brukseli. Jedźcie, patrzcie. Proszę państwa, może ja coś powiem. Ja to jako starosta miejscowy tutaj od 16 lat, może pan mnie da coś powiedzieć. Proszę państwa, ja apelowałem dzisiaj nie do pana ministra, do całego rządu, bo pan, możemy mówić o zamknięciu, o czym innym, to dzięki, że pan przyjechał do nas, miał odwagę, przyjechał i za to należy panu ministrowi podziękować. Ale ja o co innego apelowałem. Jestem starostą od 16 lat. My tu żyjemy. Nasze dzieci i nasi dziadowie tu byli i znamy historię. I naprawdę apelowałem do rządu, żeby naprawdę pochylił się nad naszymi tutaj postulatami i wziął to poważnie, bo zaczyna się robić nienawiść między narodami. I co się daje? My zostajemy tu. Dużo rolników przyjechało pomóc nam. Dziękujemy za to, ale naprawdę my już się boimy. Gdzieś nie słychać było, że samochód spalony. Drugi rolnik uciekał od tego. To naprawdę robi się źle i ja apeluję z tego miejsca, na pewno nie ja. No na pewno nie pan, ale mówi pan o nienawiści. Ale proszę pana, rozumie pan do czego... cały czas ten konflikt, żeby on powstawał, żeby go wygasać. Proszę pana, ale ja jako tutaj, ja jako starosta to proszę rząd, żeby naprawdę pochylił się nad naszymi protestami i zakończył, i zakończyć, naprawdę wziąć to pod uwagę i zakończyć to nienawiść, to po prostu blokadę, bo to i ludziom przeszkadza niektórym, i co między narodami nienawiść, i później długo będą się bali wyjść z mieszkania, bo to nie jest poważne sprawy. Wy, niektórzy państwo, odjedziecie, a my tu żyjemy, nasze dzieci żyją i naprawdę apeluję do rządu, niech naprawdę zajmie się poważnie tymi sprawami. I jeszcze raz, panie ministrze, dziękuję, że pan przyjechał. Ja poproszę jeszcze wiceministra Krajewskiego, żeby powiedział, bo nadzoruje agencje, jakie w najbliższym czasie będą uruchomione płatności w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji.
Szanowni Państwo, szanowni Państwo, problemy te, które są do rozwiązania teraz, to na pewno wywiezienie nadwyżki polskiego zboża, które macie w magazynach. I to jest problem do rozwiązania w całej Unii Europejskiej, bo my mamy największą nadwyżkę w całej Unii i wiemy, czym to jest spowodowane. To jest jedna rzecz, druga rzecz, którą musimy bezwzględnie jak najszybciej i chcemy wykreślenia tych wszystkich nieracjonalnych zapisów Europejskiego Zielonego Ładu i to przygotowujemy, wysyłamy to cały czas do komisji. Jesteśmy za tym, żeby tych zapisów nie było i to jest robione w tej chwili. W dalszej kolejności będą kolejne, bo nie może być to na poszczególny, na pojedynczy rok przyjmowany, tylko na kolejne lata. I kolejna rzecz, pieniądze, które powinny być na waszych kontach już dawno, dzisiaj doprowadzimy do tego, żeby już rozpoczęła się wypłata środków i z ekoschematów, i pomoc do kukurydzy, pomoc suszowa. To wszystko, żeby było jak najszybciej wypłacone, bo wy z tych pieniędzy musicie przecież zakupić nawozy. Jak długo? Jesteśmy za tym, żeby przywrócić opłacalność. Wiemy, że dzisiaj sytuacja jest ze względu na wojnę bardzo trudna, bo zostały wywrócone wszystkie i relacje, i prawidła, które do tej pory funkcjonowały. Brak opłacalności w produkcji zwierzęcej i w produkcji roślinnej, przecież to wszystko widzimy. I to dzisiaj rozwiązujemy. Nie wszystko jest zależne tylko i wyłącznie od Ministerstwa Rolnictwa, ale też niektóre kwestie musimy uzgodnić z Komisją Europejską, bo tworzymy wspólnotę państw i to jest wszystko w ramach wspólnej polityki rolnej robione. Wiemy, że minister niewiele ma do powiedzenia. Rządzi Tusk i pan niewiele ma do powiedzenia. Myśmy o tym mówili, naprawdę o tym wszystkim mówiliśmy. Naprawdę, proszę państwa, o tym była mowa. Ale musi się pan przeciwstawiać, bo to chodzi o nasz kraj. Ukraińskie zboże, te, którego napłynęło mnóstwo w 22, 23 roku, one częściowo wyjechało, częściowo pewnie jest w Polsce. Oczywiście, że powinno nam zależeć na tym, żebyśmy my wszyscy spożywali, czy było to zboże skarmiane, tylko te zboże, które spełnia najwyższe normy jakości, a takie normy spełnia polskie zboże. Proszę państwa, my produkujemy i chcemy sprzedawać w swoim kraju, a tamci... Pani Peczekowa, my to wszystko wiemy, myśmy naprawdę o tym wszystkim mówili. Trzeba to krzyczeć. Uszanujcie to, że pan minister przyszedł tutaj do was mówi, ale nie przekrzykujmy się. Jak idzie w dobrą stronę, to do naprawdę to róbmy. Daleko, daleko, nie wiadomo, czy dojdzie. Tak, Polska jest suwerennym państwem, a protesty są formą demokracji. I wolno protestować, i to jest, i pamiętajmy o tym także, że ta krytyczna ocena tego, co jest, żebyśmy także mówili o tym, co jest zrobione, to po pierwsze i drugie, wiecie, czego pragnę, że przyjechał tutaj na dożynki, żeśmy mogli powiedzieć, że żeśmy wiele rzeczy rozwiązali, żeby może się nie uda wszystko, ale żeśmy powiedzieli, że jest lepiej, czego wam życzę i sobie. Jadę dalej. Dziękujemy panu ministrowi. Proszę państwa, pan minister, naprawdę uszanujmy to, że naprawdę jedzie. Dobrze, proszę pani Peczekowa, pani się uspokoi już. My to wiemy. Proszę państwa. Dalej będziemy rozmawiać, tak? Naprawdę pan minister jedzie na następne spotkanie. Uszanujmy innych rolników, bo to trzeba wyciszyć. To nie może tak dłużej być. My musimy rozmawiać, bo to w naszym interesie. Taki gwart nie sprzyja temu, żebyśmy doszli do jakiegokolwiek porozumień. Ludzie wylewają swój ból. Poprosiłem, żeby przynieśli to teczkę, bo to jest napis Bruksela, bo tu właśnie zbieram te wszystkie informacje, bo chcę tam rozmawiać. Ja wiem, byłem wiele lat w Brukseli, wiem, ja pochodzę z gospodarstwa i jestem ze środowiska chłopskiego, wiejskiego
i się nie wstydzę tego i chcę o tym rozmawiać i bardzo Państwa serdecznie pozdrawiam. Jadę jeszcze na kolejne spotkanie, ale uważam, że powinniśmy tu być z Państwem i rozmawiać za tą rozmowę, taką bardzo konkretną, merytoryczną. Dziękuję. Macie prawo być niezadowoleni, bo w rolnictwie są trudne sytuacje. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, 5 godzin spędziliśmy z Panem Ministrem i naprawdę uwierzcie mi, że suwerenności Polski. Nasza suwerenność jest zagrożona. Ja zapraszam wszystkich do Warszawy, rolnicy. Tutaj nic nie da krzyczenie. Trzeba jechać do Warszawy. Na 6 marca znowu do Warszawy. Już osiągniemy swoje się. Jeżeli nie pójdziemy do Warszawy, to nasze tu stanie dzisiaj, rozjedziecie się po domach i nic nie będzie. Ja 14 dni już tutaj stoję. Co z tego? Proszę Państwa, jeszcze raz dziękujemy panu ministrowi, że przyjechał do nas. Szkoda, że nie ma tutaj premiera lub głównych decydentów, ale jest pan chłop minister. No. Tak jest. No. Proszę Państwa, dziękujemy wszystkim, którzy tutaj są, którzy przyszli, którzy przyjechali z całej Polski. Ej, Rola Wielkopolska, słuchaj, bo Wam dziękuję. Dziękujemy Wam wszystkim, żeście tu przyjechali. Myślę, że wiadomo, nie jesteśmy zadowoleni z tego, ale bo nie mamy jeszcze jakichś takich konkretów, ale naprawdę uwierzcie, że dzisiaj przez te prawie 5 godzin do czegoś doszliśmy i postawiliśmy panu ministrowi warunek, że po 27 mamy dalsze rozmowy i to musi dojść do jakiegoś porozumienia, bo ani my nie będziemy stali, ani ministerstwo też będzie na wylocie i musimy się dogadać, bo no nie ma innego wyjścia i my musimy produkować, bośmy tyle lat to robili i iśmy trwali i tutaj jesteśmy po to, żeby trwałość naszych gospodarstw była zapewniona. Jeśli było przez tyle lat porządek, to nie można mówić dzisiaj, że ostatnie 8 lat, ostatnie 16 lat spowodowało to, gdzie dzisiaj stoimy niepotrzebnie i musimy to zmienić. I oni muszą jedni i drudzy zrozumieć, że ostatnie 16 lat nie było właściwe. I polityka Unii Europejskiej jest całkowicie niewłaściwa. Dzisiaj jak to będzie było? I nie może być tak i o tym naprawdę, uwierzcie nam, bo było 40 parę lat, sam mogę kłamać, ale 40 parę osób nie kłamie. Możecie pytać. Myśmy, proszę Państwa, wykazali, że to nie może być tak, że Unia Europejska pozwala na wprowadzenie bezkarnie rosyjskiego zboża, że nie ma na rosyjskie zboże embargo, co mówić na ukraińskie. I panowie, nie można już dzisiaj mówić, że czy w ten, czy w tamten sposób sprowadzać zboże z Ukrainy, że będziemy koncesjonować. My się nie mieścimy. To nie jest prawda, że Ukraina nie ma gdzie sprzedać. Ukraina tylko 5% tu sprzedaje i te 5% to jest za dużo, bo oni te 5% mają gdzie sprzedać. Oni sprzedają na Morzu Czarnym o wiele drożej niż tutaj. Tu jest tylko pozycjonowanie się na polskim rynku. My do tego nie możemy dopuszczać, bo mówienie, że zrobimy kaucję, co z tej kaucji, jak my się zderzymy w portach polskich? My nie możemy się zderzać, nasze porty były zaniedbane, przez 30 lat nie było ani jednej inwestycji. I my dzisiaj, ukraińskie samochody ze zbożem wypierają nasze. Myśmy o tym wszystkim mówili i myślę, że to zrozumienie będzie. I jak Ukraina chce być naszym przyjacielem, a my tylko byśmy chcieli, my też, to ma pan rację, ma pan zdecydowanie rację, widzimy wrogie posunięcia, tylko gdzie jest prezydent Ukrainy, gdzie są władze, że trzymają
dzisiaj z oligarchami, a nie ze społeczeństwem ukraińskim. My to wszystko powiedzieliśmy i to wszystko wybrzmiało. Kilku oligarchów mają wielką, większą władzę niż państwo ukraińskie. I my jesteśmy za Ukraińcami, ale nie za oligarchami, którzy nam psują rynek. Oni z nas korzystają i do tego nie możemy doprowadzić. To proszę Państwa, bo naprawdę wszystko powiedziane. I my... Przepraszam, bo wątek wybili. I wybory, proszę Państwa, i ostatnia rzecz. Wybory do Brukseli. Zbliżają się wybory. I wybierzmy takich ludzi, którzy są patriotami w kraju, a demokratami w Brukseli. Ale to musi być tam, ścierajmy się, ale pilnujmy własnego. Bo niestety widzimy, że każdy ciągnie do siebie. I my musimy też zadbać o nasze polskie rolnictwo, które dzisiaj już nie można mówić, że to jest... Że dzisiaj to nie jest bezpieczeństwo żywnościowe. Widzimy, co się dzieje. Nikt nie wie, jak się skończy wojna na Ukrainie. Nie wiemy, czy za miesiąc, dwa nie będzie suszy. Musi zadbać o siebie. I naprawdę pierwszy raz to wybrzmiało. Życzę wam, byście z nimi wygrali.